Siemaneczko, moi drodzy, korzystając z okazji, że Młody układa Sokoła Milenium, pomyślałem, patrząc na książki, na bibliotekę, że nagram taki krótki filmik o książkach, które według wielu są książkami ważnymi, które trzeba znać, trzeba przeczytać, a ja osobiście uważam, że wystarczy poznać ich historię z innych źródeł, na przykład adaptacji filmowych, i nie musicie do końca znać tych książek, żeby cieszyć się historią, bo książki same w sobie są dosyć nudne, trudne albo nieciekawe w czytaniu. Więc wybrałem kilka pozycji, które ja uważam za książki, może nie, że żałuję, że je przeczytałem i nie chciałbym zniechęcić was do ich czytania, ale niewiele tracicie, jeżeli obejrzycie na przykład film na ich podstawie albo poznacie ich historię z innego źródła. Pierwszą historią, mimo że to są książki warte uwagi, to tak jak mówię, jak nie macie na nie czasu, a macie jakieś wyrzuty sumienia, że nie znacie tej historii, to wierzcie mi, że nic nie tracicie. Pierwsza to jest Omen. Bardzo ładne wydanie swoją drogą od Vespera. Omen z przyjemnością przeczytałem, ale jak się okazało, jest to książka na podstawie scenariusza i jest dokładnie jeden do jednego taka jak film. Tu jest tylko chyba jedna czy dwie sceny zawierające jakiś chyba szabat czarownic, czy jakichś akolitów, szatana, którzy się zbierają, których nie ma w filmie, ale cała reszta to jest scena po scenie, dokładnie film. Więc jeżeli oglądaliście film, to nie musicie czytać tej książki, bo jest dokładnie identyczna, niemalże co do dialogu. Kolejna to może być dla niektórych zaskakujące, Mechaniczna pomarańcza. Dlaczego? Ponieważ książka jest napisana w specyficznym dialekcie, w wymyślonym slangu przez autora i o ile w wersji filmowej to się w miarę broni, no bo macie napisy i tam też nie wszystko jest aż tak tłumaczone, o tyle czytanie tego, jeszcze takim drukiem, no ja mam takie pocketowe wydanie dosyć, czytanie tego no nie jest proste ani przyjemne, bo musicie przyjąć tą konwencję, która jest po prostu jest bardzo męcząca, ta książka w czytaniu. A niewiele stracicie, oglądając po prostu film. Tak orzecze Zaratustra. No jeżeli nie jesteście studentami filozofii, to nie widzę żadnego powodu, żeby sięgać po tą książkę i chwalić się, że ją przeczytaliście, bo tą książkę raczej można studiować fragmentami, fragmentarycznie ją traktować, wyciągać z niej to, co się potrzebuje, ale nie jest to lektura do leżenia w łóżku wieczorem i analizowania tego, co rzecze Zaratustra, bo w większości jest to strasznie bełkotliwe gadanie na temat różnych rzeczy. Ty tu Lego układaj, a nimi machasz. Kolejna książka, niegdyś obowiązkowa dla każdego człowieka, który chciał błysnąć inteligencją i musiał to nosić pod ramieniem, pod ręką i błyszczeć w rozmowach intelektualistów, czyli Ulysses Jamesa Joyce'a. No słuchajcie, no na pewno się dużo nasłuchaliście swojego czasu o Ulyssesie, jak wielka, niesamowita jest to książka i jest to strumień świadomości pana Bloomberga, Bloomberg chyba się tak nazywał, który no przechadza się po Dublinie i ma różne przemyślenia. Jest to jeden wielki, ciężko strawialny bełt. To chyba jedyna książka, którą naprawdę obrosła taką legendą, a zdecydowanie jakby odradzam wam sięganie po to, bo stracicie na to czas. Nie za bardzo jest alternatywa, bo ciężko jest w jednej pigułce przedstawić treść tej książki. No myślę, że to jest pozycja dla bardzo czytelników zaawansowanych, którzy bardzo, bardzo chcą i muszą koniecznie tego Ulyssesa poznać, bo się uduszę. I na koniec, tych książek nie mam aż tak wiele przygotowanych, tak szybko chciałem zrobić zestawienie, to jest, tu też może być dla was zaskoczenie, dla mnie było, bo jest to książka i historia, którą każdy zna i zresztą bardzo dobrze, bo wystarczy ją w takiej formie zdać. Jest to Don Quixote z La Manchy. Zaraz się puryści od wymowy tutaj przylecą, więc wolę już więcej nie powtarzać te nazwy. Cervantesa. No, kwintesencja hiszpańskości, tak, która mnie zaskoczyła niesamowicie, negatywnie zaskoczyła, bardzo archaicznym, starym językiem. Bardzo mi się ciężko tą książkę czytało. Nie była przyjemną lekturą. Sama historia i sam bohater i same rozmowy
Sancho Pansem, bardzo są spoko, bardzo są przyjemne, ale nie widzę powodu, dla którego nie można by obejrzeć filmu, streszczenia, prostego opracowania jakiejś w formie krótszej lektury i tak dalej, niż borykać się z tym. To ma jeszcze drugi tom, po który już absolutnie nie sięgnę, bo nie zamierzam, są kontynuacje tych przygód. Więc jeżeli wiecie, o co chodzi w przygodach Błędnego Rycerza, to naprawdę nic nie tracicie, męcząc się z tą kobyłą. Jakbyście chcieli, to mam też pomysł na przygotowanie zestawienia książek, które mają swoje adaptacje filmowe. Trolling się uprawia. Adaptacje filmowe, albo na przykład o tym, że nie widzieliście, że dane filmy są na podstawie książek, a książki są warte uwagi, a często nawet lepsze od samych filmów. Dajcie znać w komentarzach, to na szybko nagram też coś takiego. A teraz muszę się zająć i tutaj z tego małego usadzić. Sokoła Millennium buduj, a nim przerywasz. Papatki.